Próbujemy załatwić światło. O, jest światło, potężne uderzenie. W naszym studiu nagraniowym, którym jest Fiat Pandamera. We Włoszech to zupełnie coś normalnego. Witajcie najmilsi w F1 Wogu na żywo po kwalifikacjach piątkowych podczas drugiego szalonego weekendu. Kwalifikacjach, które, co tu dużo mówić, raczej nie spełniły naszych nadziei i naszych oczekiwań, no ale cóż, życie takie jest, życie nie głaszcze. No, tak bardzo jak Herbert był bardzo zadowolony na Zandvoort po swoich sesjach i to jakby zadowolenie, to wręcz szczęście z niego biło, tak teraz od razu było widać, że nie, że jesteśmy w skrajnie jakby drugim kierunku. Nie dziwi, na pewno apetyty były większe niż przedostatnie miejsce w kwalifikacjach. O kwalifikacjach będziemy mówić właśnie w tym F1 vlogu, o kwalifikacjach Roberta, no i oczywiście o kwalifikacjach w czołówce, gdzie Mercedes po prostu wymiótł wszystkich równo. Potem powiemy trochę o wyścigu po ostatni fotel w Alfie, nowe wypowiedzi się pojawiły. Na ten temat Robert między innymi mówił na przykład o tym, co sądzi o zatrudnieniu Bottasa. Potem o George'u w Mercedesie i znowu bardzo ciekawa wypowiedź Roberta na ten temat i generalnie kilka cytatów. Potem przezabawny cytat z Walteriego Bottasa, który chyba szykuje się do stand-upu. I na koniec parę zdań na temat samokrytycznego Yukiego Tsunody, który, muszę powiedzieć, zaimponował mi niezmiernie swoją postawą. A zaczynamy od kwalifikacji. Robert powiedział przed tymi czasówkami, wczoraj żeśmy gadali, jaki jest klucz w ogóle tego weekendu. Tak, czeka mnie 1 godzinny trening, a potem kwalifikacje, więc kolejny weekend wyzwań. Oczekuję trudności. Postaram się podnieść poprzeczkę. Trzeba jednak podejść do tego realistycznie, krok po kroku. Przekonamy się, jak będę w stanie poprawić moją jazdę. Zobaczymy, jak pewnie będę się czuł w kokpicie. To będzie najważniejsze na tym torze. Kluczowe będą te pierwsze okrążenia, jeśli od początku poczuję się dobrze i pewnie to znacznie ułatwi mi ten weekend. Na Zandvoort podszedłem do wyzwania jednak ostrożnie i na Monze zrobię to samo. No i szczerze mówiąc, ten trening jedyny wyglądał obiecująco, w tym względzie, że Robert miał 16 czas. Tracił do Tonia 0,7 sekundy z małym okładem, więc tutaj się znowu zbliżył. Za sobą miał oba Williamsy i oba samochody Haasa, więc wyglądało to naprawdę dobrze. Chociaż to tylko trening, ale szczerze mówiąc, jak jest tylko jeden trening, to tam nie ma opierdzielania się, więc w skrócie tylko trzeba jechać swoje, co tu dużo mówić, tyle ile, szukać po prostu tej prędkości. Różnych rzeczy próbować w jednym treningu. Lewis był najszybszy na oponach medium, miał prawie 0,5 sekundy przewagi nad Maxem na softach, co było jakby, co dużo mówić, prognozą taką, że ten weekend będzie dla Mercedesa i tak też stało się w istocie. Potem Robert, jak skomentował to, co się działo w pierwszym treningu, spytałem go, czy udało mu się zbudować tę pewność, o której mówił wcześniej. Mówi, budowałem tę pewność, ale każdy wyjazd był na innej mieszance i innej konfiguracji. Mówił na przykład o ilości paliwa Robert. Więc ta pewność mi się restowała. Najlepszy wyjazd był na twardej mieszance, bo tam miałem parę okrążeń z rzędu, gdy mogłem zbudować wiedzę i wyczucie. A później, gdy zmieniamy oponę, nie wiem, jak się będzie bolid zachowywał. Trochę szkoda, bo kwalifikacje były ważne. I teraz mamy falę Q1. Pierwszy wjazd Robert 1,3 sekundy wolniej od Antonio, któremu Robert dawał cień. To warto zwrócić uwagę, że w obu przejazdach Robert jechał żadnych pretensji. To jest normalne w tej sytuacji, że Robert jest tym kierowcą, który faktycznie jest od tego, żeby pomóc regularnemu kierowcy. Natomiast w obu przejazdach Robert dawał cień Giovinazziemu. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o cienie aerodynamiczne, to była w ogóle walka cieni znowu na Monzie i były takie fragmenty, kiedy Max wyklinał niech kierowców na szybkim kółku zblokowany. Szczególnie niebezpiecznie było, kiedy Gasly jechał i po prostu miał całą serię samochodów przy ogromnej prędkości, które jechały bardzo wolno. Wydaje mi się, że bardzo dobrze to komentowali akurat na Sky'u, mówił Martin Brundle, że to się skończy, że sędziowie coś z tym zrobią dopiero, kiedy będzie jakiś potężny wypadek, kiedy ktoś wzbije się w powietrze. I wydaje mi się, że to najlepsze podsumowanie tej sytuacji. Tak po prostu być nie powinno i coś się powinno z tym zrobić. Nie wiem, czy czekają na tragedię, czy że może się nie wydarzy nic do przyszłego sezonu i wtedy w przyszłym sezonie będą mniejsze problemy z blokowaniem. Cholera wie, o co im chodzi. Tak inaczej także i Robert miał problem, nadział się na Mazepina i tego kółka chyba szkoda najbardziej, dlatego że wtedy to było takie kółko znacznie lepsze. Przez radę mówił, what the Mazepin is doing. Jego inżynier powiedział, tak wiem, to jego specjalność. No co tu dużo mówić, Nikita jest jak jest i ja bym nie miał tak dużo pretensji, bo wiemy już o tym i to jest jakby wpisane jakby w urodę Formuły 1, tak, że akurat jeździ tam Nikita i jeździ w taki sposób i po prostu każdego może to spotkać i ostatecznie nie ma się za bardzo pieknieć, po prostu tak jest i tyle. Robert potem, jak żeśmy rozmawiali, mówi, myślałem, że bolid Haasa ma jakiś problem, bo jechał bardzo wolno na linii, gdy dojeżdżałem do Le
wezmą. Gdy już anulowałem swoje okrążenie, zobaczyłem, że nie ma problemu, tylko po prostu jechał sobie wolno. No, sędziowie badali tę sprawę i odnotowali, że Mazepin pojechał okrążenie 205-381, a jakby referencja była taka, że powinien pojechać 1.43 najwięcej, więc to było w zasadzie 22 sekundy dłużej ponad niż ta referencja. Widzę, że Adam Kiełas już trzeba pożegnać. Proszę bardzo. Dziękujemy za uwagę. No. Wybaczcie, techniczna sprawa, ale mi się wydaje, że warto sprzątać na bieżąco. Dziękuję, Arturze, bardzo, bardzo mi miło. Natomiast no, sędziowie jednak uznali, że to nie, chodzi tylko o Mazepina, generalnie o całą stawkę w ogóle, to jak jest rozgrywane. Mówią tak, kierowca wyjaśnił, że został zatrzymany przez kilka samochodów z przodu przed nim, które jechały bardzo powoli i to sprawiło, że nie był w stanie jechać szybciej w zakręcie numer 6. Sędziowie sprawdzili nagrania wideo i wiadomości przez radio i zgodzili się, że zarówno kierowca, jak i tym zrobili wszystko, co rozsądne, aby uniknąć zblokowania jakiegoś kierowcy, dlatego nie podejmą dalszej akcji. Okej, to taka jest ich decyzja, nie miało to sensu, tak inaczej mi się wydaje. Inaczej, faktycznie tu chodzi o ten, o pile-up, tak? O to, że po prostu było dużo samochodów jadących jeden za drugim, wtedy ciężko jest znaleźć winnego, tak? I no była taka sytuacja, że Vettel dostał kiedyś karę, tak? Za całą grupę dostał on i to też było takie niedopuszczalne. 906 osób, bardzo się cieszę. Poproszę o nakarmienie algorytma kciukami do góry, jeden wystarczy, dwóch chyba nie da się dać w ten czas. W ten czas będzie po prostu bardziej zadowolony ten algorytm. To nie jego wina, że kwalifikacje nie wyszły, tak? No co tu dżumić, tak? Więc nie obwiniajcie biednego algorytma, proszę. On naprawdę stara się jak może. No generalnie odrywając to z sytuacji Roberta, no bo to szczerze, to nie ma co tam się upierać, że Robert, bo naszego Roberta, to chodzi generalnie, że to jest problem ostatnio Formuły 1 i moim zdaniem trzeba go rozwiązać. To poniechanie może być po prostu kosztowne, pukając w niemalowany plastik w Pandamerze. Robert był przedostatni, zawsze został uprzedzony pod koniec też przez Mika Schumachera, na ostatni wyjazd też znowu robił cień Giovinazziemu. Mówi tak, nie była to najlepsza sesja, niestety nie była czysta i nie mogłem zbudować doświadczenia, zdobywać wiedzy, aby móc zaatakować. No i tutaj mówi generalnie, po pierwsze problemy, mówi też o kwestiach operacyjnych w zespole. Mówi, niestety mieliśmy mały problem, który mocno wpłynął na to, jak czułem się w bojdzie. Nie chciał powiedzieć, jaki to jest problem, nawet poza kamerami, ale po prostu miał permanentne na całym okrążeniu i tyle, a jutro w wyścigu będzie ciężko, nie? Bo będzie DRS train, ale to zobaczymy. Wpłynął to, jak czułem się w bolidzie, na moje oczekiwania, w sensie z tego, co się wydaje, stanie samochodem i na przyczepność. Gdybyśmy mieli czystą sesję bez tego problemu, no i trochę inaczej podeszli do kwalifikacji. Myślę, że w moim przypadku trzy komplety nowych opon mogłyby się okazać lepszym wyborem, bo na tym właśnie budujesz wiedzę. Czyli no też Robert uważa, że powinien mieć trzy przejazdy na trzy na nowych kompletach opon. Też się dziwię, dlaczego tak nie było, mówiąc szczerze. I dlaczego tak długo czekali jeszcze z wjazdem pod koniec. Dziękuję Łukaszu, bardzo pozdrawiam cię serdecznie. Nie była to czysta sesja, jak mówiłem. Sytuacja z Mazepinem mi nie pomogła i problem, jaki mieliśmy w tle. Nie miałem punktu odniesienia. Ważny był pierwszy wyjazd, czyli pierwszy punkt odniesienia, a ten pierwszy wyjazd z powodu problemu, jaki mieliśmy i z powodu Mazepina nie był dobry, aby się do niego odnieść. Wówczas ten drugi wyjazd stał się punktem odniesienia. Wyszło jak wyszło, nie było rewelacyjnie. Tak to jest. No i co dużo mówić, no, Robert w nastroju mocno przeciętnym. Kto odpadł z Q1? Latifi z pozycji 16. Miałem dobry feeling w aucie, zrobiliśmy jednak bardzo dobre zmiany po treningu, jechało się lepiej, coś mogliśmy zrobić lepiej, jeśli chodzi o przejazdy, o koniec przejazdu. Mówi, że jest frustrowany, bo miał dobry feeling. Tsunoda stracił nice przekółko za limitatoru, wyjechał za szeroko na parabolice, nie na tamburę. Zawsze, już miałem w głowie tamburello, zawsze mam coś takiego, że ten jeden zakręt, co było widać w tym, w track walku, zawsze mi przychodzi do głowy tamburello, nie? Po prostu krak taki w systemie. Mówi tak. I dzięki temu awansował George generalnie. Jestem rozczarowany, Alice, jak jest, przepisy są takie same dla wszystkich, to był mój błąd, za bardzo wyjechałem na zewnętrzną. Dalej Schumacher, Robert i ostatni Mazepin mówi, że wypadł na swoim najszybszym okrążeniu, mogło być lepiej. No ale mówił, że przynajmniej dwa wyścigi, mamy bardzo dobre tempo, więc jest bardzo dobre myśli przed wyścigiem. No tak wyglądała pierwsza piątka, która odpadła. Q2. I odpada. W pierwszej kolejności Sebastian Vettel. Mówi, że było ciasto na torze, że ludzie szukali cienia aerodynamicznego i że zrobili co w ich mocy. Mówi, że mógł trochę pojechać lepsze okrążenie, ale generalnie było to i tak dobre, czyste kółko, więc zrobił tyle, się dało. Zanim odpadł Stroll, dalej Fernando Alonso.
w Alpine. Alpine, co dużo mówić na tym torze, nie jest dobrze. Alonso z 13 pola, ale generalnie pokonał Ocona. Mówi tak, pierwszego przyjazdu w Q1 szkoda, bo nie mieliśmy dziś za dużo szansy. Znaczy, mówi, że szkoda, że jechali mało w Q1. Zablokowałem przednie koła w pierwszym zakręcie i ostatecznie miałem tylko jedną szansę. Może Q3 było możliwe, ale nie udało mi się dziś przejechać idealnego kółka. Zobaczymy jutro w Q4, bo tak to nazywamy. Q4, czyli ten sprint kwalifikacyjny. Tu trudniej będzie nadrabiać pozycję. Po pierwszym kółku ciężko będzie wyprzedzić w porównaniu z Silverstone w pierwszych zakrętach jest tu dość wąsko. Czyli mówi, że po prostu, że też się spodziewa jak wszyscy. DRS train, że pierwsze okrążenie to będzie to, na którym trzeba będzie atakować. Nie wiem, ile da się tu wyprzedzić bolidów, ale spróbujemy. Nie możemy jednak za bardzo ryzykować, żeby nie mieć DNF-u przed startem w niedzielę. Ocon. Też taki silnie zadowolony. Dało się zrobić odrobinę więcej i mówi, że w sensie, żeby być przed Fernando. Ale raczej nie Q3. Dzieli nas z Fernando półsetne. Jesteśmy rozczarowani. Muszę być jutro agresywny w sprincie. Wejść do czołowej dziesiątki przed Grand Prix. No, ciekawe jak to wyjdzie. No i George Russell z 15 pola. Było bardzo ciężko. W weekend, gdy jest sprint, chcesz od razu zacząć mocnym akcentem. Tak było na Silverstone, ale tu w pierwszym treningu źle zaczęliśmy. Totalnie przebudowaliśmy samochód na czasówkę. Mamy w miarę dobre miejsce w sprincie, ale nie jest za dobrze. No i Q3, no, mega dobre kółko Valtteriego Bottasa, który przeskoczył na sam koniec Lewisa Hamiltona ponad dychę. To jest naprawdę całkiem niemało, jeśli chodzi o te kwalifikacje. Natomiast Mercedes, oczywiście pierwszy rząd, zdeklasował Red Bulla. No, mi tutaj się przypominają te biadolenia i te licytacje, kto tam ma lepszy silnik, czy Mercedes, czy Red Bull, i to podejrzenia Mercedesa, oszustwo, podczas gdy teraz sami są o kombinację podejrzewani, że to jakimś cudem Honda zyskała moc po zmianie silników, a tak naprawdę chodziło tylko na skrzydło. No w każdym razie jednak tutaj wychodzi, że silniki Hondy są bardzo dobre, ale jednak Mercedesa są chyba trochę lepsze. To pokazuje właśnie ten tor. Tak mi się wydaje. Więc no, dwa pierwsze Mercedesy, trzeci Max Verstappen, zadowolony, że miał trzecie miejsce. Natomiast mnie się strasznie cieszy Ricardo, że był piąty, że był bardzo blisko czwartego Lando Norrisa. Tak więc świetnie, świetnie to wyszło. I teraz tak przejdziemy tradycyjnie przez kierowców pierwszej dziesiątki. Najszybszy Valtteri Bottas mówi, czułem się dobrze, zrelaksowany, mam już rozwiązaną kwestię przyszłości. Teraz jednak czeka mnie jutrzejszy sprint. Ruszamy z pierwszego rzędu i liczę na maksymalną liczbę punktów. To ciekawe, bo on podkreślał o tym, że właśnie, że ma już stabilność, że już będzie jeździł przez 3 lata w Formule 1, a nie przez rok tylko następny, że to jakby sprawiło różnicę. Jeszcze wiecie, z Direstą mówił, że wie jak to jest, kiedy się złoży fajne okrążenie. Generalnie był bardzo, bardzo zadowolony, natomiast moi mini potwierdził Mercedes, że szczęście nie potrwa długo, znaczy w sprincie kwalifikacyjnym pojedzie normalnie z pierwszego pola. Ciekawe swoją drogą jakby startuje, bo jest problem, bo Lewis jest drugi, a Lewis powinien być przed nim. Ale na wyścig, w razie czego, no to będzie miał wymianę silnika, żeby miał czwarty silnik. Strategiczna wymiana, jak to powiedział Mercedes, po prostu, żeby mieć dodatkowy silnik i w związku z tym na wyścig właściwy, czyli nie jutrzejszy, nie wyścig, tylko niedzielny, prawdziwy wyścig, będzie startował Valtteri z końca stawki. Lewis, drugi, stracił ponad dychę. Mówi, to nie były najlepsze kwalifikacje dla mnie. Q1 było naprawdę dobre, potem z jakiegoś powodu miałem problemy w sesji. Tak czy inaczej, jesteśmy na pierwszym rzędzie. A to dobrze dla zespołu. No i gratulowo oczywiście Valtteriemu bardzo dobrego okrążenia. Max ponad pół sekundy z tyłu. My od początku wiedzieliśmy, że ten tor będzie dla nas trudny. Mieliśmy problemy w pierwszym treningu, ale w kwalifikacjach udało się odzyskać część straty. I tak cieszę się, że jestem trzeci. W pierwszym treningu mieliśmy problem z wyważeniem samochodu. Nie wiadomo, co się stanie w wyścigu. Liczymy jednak, że zdobędziemy solidne punkty w ten weekend. To jest generalnie coś, co Red Bull zapowiadał przed tym startem, że raczej będzie ciężko ze względu na prędkości na prostych właśnie. I co więcej, spodziewałem się też, że w Soczi, że podczas kolejnego weekendu też będzie im ciężko. Lando Norris niecałe 0,03 sekundy za Maxem. Mówi, nie ścigamy się z Mercedes. Sami są daleko z tyłu, ale może uda się pokonać Red Bulla. Piąty Daniel Ricciardo i zadowolony, i niezadowolony. Miał 0,007 sekundy straty do Lando i bardzo go bolało, że mógł być trzeci. Wiedziałem, że jest do odzyskania czas w trzecim sektorze. Dwa pierwsze były nierówne i wiedziałem, że w trzecim muszę coś zrobić. Wydawało mi się, że to wystarczy. Myślę, że przez moment byłem trzeci, a potem czwarty, a potem piąty. I to mnie boli najbardziej. Szczerze mówiąc, myślałem, że jestem trzeci. Jestem gotowy do jazdy, jestem gotowy na frajdę, jestem głodny.
ładny. Jesteśmy tak blisko czołowej trójki. Dlatego też jestem trochę sfrustrowany, ale wciąż to dobre pole startowe. Po prostu jest, jak jesteś tak blisko, to boli. No super fajnie zobaczyć Daniego, no w zasadzie chyba pierwsze takie kwalifikacje, w których po prostu był, no naprawdę widać było, że był w stanie walczyć ze swoim kolegą z ekipy. 1300 osób, prawie poproszę trochę kciuków do góry, żeby 50-50, nie? To jest taka zasada. Jak będzie 50-50, to będziemy happy-happy. To do 700 to niecałe 150. Grazie mille ragazzi. Szósty Gasly, bardzo zadowolony, mówi, że więcej nie dało się zrobić, cieszył się, że są przed Ferrari. Ferrari taki ciekawy dyskurs, dlatego że siódmy Carlos Sainz był zadowolony, powiedział, że więcej się nie dało zrobić. No, on był 48 setnych tylko przed Leclerciem, mówił, że to pokazuje, że nasze samochody są bardzo blisko, co pokazuje, jakie mieliśmy tutaj tempo. Tymczasem Leclerc no nie pokazał wszystkiego, mówi, jest okej, dziś miałem bardzo trudny dzień, mieliśmy problem w kwalifikacjach przez cały czas. Mam nadzieję, że naprawimy to na jutro, bo inaczej będzie bardzo ciężko tak przejechać wyścig. Nic źle, bo ósme pole z tym problemem to dobry wynik. Więc zwróćcie uwagę na ten dysonans. Dzięki, miodarze, Michale. Tak, Honey Badger. Właśnie powiedział tak Daniel Ricciardo, że dlatego go nazywają miodarzerem, bo on ma tak, że tak nagle potrafi złoto kopać. To byłby dobry mem, tylko ten GIF, tylko że bez dźwięku. Nie będzie już takiego efektu. Natomiast ciągnięty był za język Leclerc, co to był za problem. Powiedział, że nie może tego zdradzić. Powiedział, to było coś z układem napędowym. Nie wiem dokładnie co, ale bardzo ciężko się jechało. 9 Perez, 1,3 sekundy straty do Bottasa i 0,8 sekundy straty do Maxa. Mieliśmy problemy, celujemy w mocny wyścig. Jedziemy z bardzo niskim dociskiem i nastawiamy się na niedzielę. Mam nadzieję, że to się zwróci i nadrobimy pozycję. Długie przejazdy wyglądały obiecująco. I 10 Giovinazzi, super robota, znowu wejście do Q3, naprawdę stara się tutaj bronić tyłka Antonio przed tym, że może to miejsce stracić, ale o właśnie wszelkiego rodzaju informacje pozyskane tu na temat fotela w Alfie, to za chwilę już kolejny materiale za jakieś półtorej minuty może. A może za minutę. Giovinazzi mówi, wspaniała robota, szczególnie w Q2 i Q3 mieliśmy tylko jeden komplet opon. Zrobić to we Włoszech to coś wspaniałego. Czeka nas tylko 18 okrążeń w sprincie. Najważniejsze będzie pierwsze. A strategia nie. No nie będzie miała, no bo nie będzie pit stopu, więc po prostu pierwsze okrążenie, a potem się wszyscy spodziewają, to się często dziś powtarzało DRS train, czyli pociąg dresów, nie? Nie, czy DRS-ów. No wiecie, ten. Już mi się zaczęło słowo kolejaszka, że nie, tak nie będzie. To będzie po prostu pociąg, że tam. O, widzę, że ktoś tutaj na bana. Chętny? Przepraszam, bo jakby nie mogę patrzeć równocześnie tu i na scenariusz, więc nie jestem w stanie wyłapać ten od razu, ale ten w razie czego banana wręczę z przyjemnością, jak ktoś się na to zgłasza. Moi mili, tyle jeśli chodzi o dzisiejsze kwalifikacje. Nadzieja na lepsze jutro, a teraz przechodzimy do drugiego fotela w Alfie Romeo. Przede wszystkim Robert mówił, dostał pytanie oczywiście pod kątem sezonu 2022, czy oczekuje, jakie tam są jego szanse. O, lololo, jest kantyna bana. Pik. Proszę bardzo. Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki, na cuda trzeba trochę poczekać. Robert od 2022 mówi, nauczyłem się w życiu, że wszystko może się zdarzyć. Z dnia na dzień. Tak rzeczy negatywne, jak i pozytywne. Ale trzeba być realistą. Sądzę, że są inni kierowcy, którzy są wyżej na liście ode mnie. Na liście życzeń, Freda. Ja tam nie wiem. Musicie spytać Freda. Ja mam swój program startów w wyścigach długodystansowych i zazwyczaj tam skupiam całą swoją uwagę. Od Zandvoort trochę się to zmieniło, bo teraz jestem tu, czyli na konferencji prasowej kierowców przed startem. Niezależnie co przyniesie przyszłość, ja po prostu muszę czekać i się przekonam. No generalnie to dużo mi się nie wygląda to kolorowo, ale jak to mawiałem, nadzieja umiera ostatnia. Ktoś pytał, jaki to samochód? No Pandamera, Fiat Pandamera przecież ten. Jedyne 300 euro za 4 dni wypożyczenia. Wydaje mi się, że to chyba najdroższa Panda, jaką miałem przyjemność wypożyczyć i tak miałem szczęście, że ją wypożyczyłem. Natomiast miałem mega zajebisty deal, dlatego że jedyny samochód jakiś rozsądny, który dało się wypożyczyć, to był przez jakiś czas taki dostawczy Citroen w ogóle, taki dostawczak, czyli z paką z tyłu i myślałem sobie, kurde, ale byłby zajebiste vlogi, nie? Live z takiego dostawczaka, zajebisty klimacik, z parkowaniem trochę trudniej, ale klimat byłby mega. No i może byśmy w tej, na tej budzie z tyłu zrobili studyjko małe, ale niestety mi go odwołali. Więc jeżdżę Pandamerą, co tu dużo mówić.
Antonio Giovinazzi zadał pytanie o tym, tam, czym się różni Robert Kimi jako kolega zespołu. Powiedział, z pewnością Robert znacznie więcej mówi niż Kimi, szczególnie na spotkaniach. To wspaniała osoba, jeden z moich najlepszych przyjaciół tu. Dużo spędzamy razem czasu i dzielimy pasję, którą jest kolarstwo. To, co zrobił na Zandvoort, było imponujące. Miał tylko jeden trening w sobotę na naprawdę trudnym torze. Byłem pod wrażeniem i jestem przekonany, że tym razem będzie jeszcze bliżej mnie. Może wykonać wspaniałą robotę. Życzę mu jak najwięcej szczęścia, a Kimiemu, aby szybko doszedł do siebie. Czyli tutaj bardzo ładnie. Stąd, że lepszą robotą może nie wyszło, ale zdaje się, że to nie była kwestia samego Roberta. Natomiast główne pytanie. Co sądzi o kolejnym sezonie? Co wie? Jeszcze nic. Nie mam żadnych wiadomości, mówi Giovinazzi. Wiem, że przyjdzie Valtteri, ale nie wiem, co będzie ze mną. Nie ma żadnego deadline'u. Chcę oczywiście wiedzieć, jak szybko, tak szybko, jak się da, ale to nie moja decyzja. Trochę ten wpuścimy w klimatyzacji. Wiem, że krąży dużo plotek, a ja koncentruję się na moich występach, aby wykonać jak najlepszą robotę w kwalifikacjach i wyścigach i zobaczymy, co się wydarzy. Przez ostatnie 3 lata mój wrzesień wygląda zawsze tak samo. Krążą plotki na temat przyszłego roku. Nie chcę się na tym za mocno skupiać. To tylko zabiera energię. Chcę się bardziej skoncentrować na sobie i moich wynikach. Moim celem jest to, abym był zadowolony z siebie i zobaczymy, co się stanie dalej. Daję z siebie wszystko, jestem dość zadowolony z mojego rozwoju. Jestem lepszy niż sezon i 2 sezony temu. Mattia Binotto przyznał dzisiaj na konferencji, że nie ma nic do powiedzenia o obsadzie foteli Alfie Romeo. Tak bardzo jak chciałby, żeby to nie dostał jeszcze jedną szansę, to od niego nie zależy. Natomiast z ciekawszych, Robert dostał pytanie o Valtteriego Bottasa. I tak jak o George'u był wylewny, co za chwilę przeczytam przy George'u. Tak o Bottasie powiedział mniej więcej tyle. W ogóle zaczął czegoś innego. W przyszłym roku F1 zapewne bardzo się zmieni, to wielka szansa na przetasowania, sporo kierowców zmienia zespoły i zmieni się też regulamin. Sądzę, że będzie to ekscytujący sezon. I to jest większość wypowiedzi, ale teraz na samego Bottasa. Wiem oczywiście, że on jest bardzo dobry i utalentowany, więc było to dobre zagranie ze strony zespołu. Zobaczymy, jak się spisze. Natomiast Fred Vasseur dziś znowu na konferencji szefów bardzo propsował Roberta, ale to innym razem wam przeczytam. Natomiast po pierwsze, mówił, że mając Bottasa mogą sobie pozwolić na większą swobodę w wyborze drugiego kierowcy, że może to być albo doświadczony, albo nie doświadczony. Podkreślał kilka razy, że Antonio wciąż ma szansę na ten fotel i szczerze mówiąc, wiecie co, ja mu wierzę. Natomiast on się skupia głównie na kategoriach juniorskich, bo tam po pierwsze jedzie jego największy jakby pupil, czyli Theo Pourchaire, którego on chce wcisnąć jakby do Formuły 1, który jeździ w jego zespole. Natomiast tam jeździ jeszcze chiński kierowca, czyli Zhu Guanyu. Tak to nazwijmy. Zdaniem marki Chińczycy są gotowi włożyć 30 milionów euro na stół, aby mógł jeździć. Natomiast nie chodzi tylko o kasę. Ten chłopak ma 22 lata. Jest drugi w mistrzostwach Formuły 2 i wygrał w Monako. W Monako wygrał, to jest naprawdę. Zwycięstwo w Monako to tak przypadkowo się nie zdarza. Chyba, że River jest grid i akurat idzie z przodu. To wtedy tak. Bahrain i na Silverstone. Pozdrawiam Bartosze, bardzo dziękuję. Tak więc swoje pojechać potrafi, kasę ma i wydaje mi się, że mimo tego, że Pourchaire się bardzo cieszył, że cieszy się, że tak mówi Fred, to może się skończyć na to, że bardziej będzie decydowało to, co się stanie z Chińczykiem, tym bardziej, że radzi sobie lepiej w ostatnimi czasy od Pourchaire'a. Jest jeszcze plotka, że Mick Schumacher może przejść, dlatego że się nie dogaduje z Mazepinem, a z Mazepin to więcej pieniędzy wkłada w zespole, więc tutaj nawet Ralf Schumacher, który naprawdę już przegina i przesadza w swoich komentarzach, mówi, że to z powodu pieniędzy i że tutaj, że może po prostu, że się tutaj dorowuje Mazepinowi to, co wyprawia, ale szczerze wam powiem, że akurat jeśli chodzi o skład Hasa, to tam przyganiał kocioł gardkowi, nie? W sensie, że niewiele lepszy jest ten, niewiele lepszy jest Mick Schumacher od Nikity Mazepina, więc uważam, że to jest takie trochę już przesada. Natomiast to byłby wielki, wielki zwrot. Mi się wydaje, że kierowca chiński. Jeśli chodzi o kierowców doświadczonych, Nico Hülkenberg powiedział, że nie prowadzi rozmów z Alfą Romeo, że wygląda na to, że jeśli chodzi o jego szansę na powrót do Formuły 1, to by było na tyle, ale mówi, że życie toczy się dalej i ma różne ciekawe propozycje z innych kategorii, więc będzie spoks. Czyli jeżeli mowa o kierowcach doświadczonych, no to tutaj mamy oczywiście Giovinazziego, no i też ewentualnie Roberta, który już się wypowiadał, czy ma szansę, czy nie, to już niech każdy oceni. Moim zdaniem będzie ciężko, ale jeszcze raz, nadzieja umiera ostatnia. Póki co trzeba przejechać weekend wyścigowy. George w Mercedesie. Bardzo ładne wypowiedzi Roberta podczas konferencji na temat George'a i to nie są wypowiedzi kurtuazyjne. Jak dziś pamiętam, w takiej sytuacji powiedzmy nieoficjalnej, Robert tam w rozmowie z pewną osobą, przygodnie spotkaną, w ogóle nie związaną z tym środowiskiem, jak mówił George'u, to mówił, że George to jest ten, to jest przyszły kolejny Lewis Hamilton, nie? W sensie, i mówił to poważnie.
że uważa, że George jest na takim poziomie. O, dzięki wielkie, Pawle, na pewno walnę w takim razie browarka. Albo ewentualnie szklankę wina czerwonego, jeżeli nie będzie ci to przeszkadzało. Mówi tak, mieliśmy dość ciężki rok, ale nie jeśli chodzi o nasze relacje, bo podobała mi się praca z George'em. Jednakowoż Williamsowi nie było łatwo. Bardzo się cieszę, że mają teraz pozytywny trend. Zasługują na to, są tam bardzo dobrzy ludzie. To Williamsie. Z jednej strony będzie łatwiej w Mercedesie, z drugiej, gdy ścigasz się w Formule 1 w dwóch pierwszych rzędach, to sporo się różni od jazdy z tyłu. No i to jest ciekawa uwaga, tak? Że to są dwa różne wyścigi. Szymonie, dziękuję Ci za donata. No, nie mogę odpowiadać na pytania w tym roku. I to jest kwestia, no dziś tego nie mówimy, więc w niedzielę będzie taki live, że będzie czas na zadawanie pytań, mówiąc w skrócie. Jestem... Bo to jest zbyt szerokie zagadnienie, żeby to odpowiadać raz na dwa, nie w trakcie jakby wywodu w temacie po prostu. Czyli Robert mówi, że jak się ścigasz w dwóch pierwszych rzędach, to się różnie od jazdy z tyłu. Jestem jednak przekonany, George pokazał to wielokrotnie, nie tylko mi, że ma wielki talent. To mądry facet, to prawda. I nie oczekuję, że będzie stwarzał jakiekolwiek problemy, czy też, że będzie miał jakiekolwiek problemy. Bo trudno z angielskiego, nie do końca wiadomo. Bo to akurat z angielskiego wypowiedzieć z konferencji. To on będzie kierowcą, którego trzeba będzie pokonać. To mnie zaskoczyło, bo to jakby była trochę sugestia. Nie wiem, czy chodziło... Muszę Roberta to podpytać, mówiąc szczerze, czy mu chodziło... Ale oficjalnie, tak zwanie oficjalnie pewnie tego nie powie, bo nie chce się mieszać w takie rzeczy. Natomiast no to trochę tak brzmi, jakby Robert uważał, że ten, że Lewisowi nie będzie łatwo. Myślę, że jeszcze go się uda pociągnąć za język w tej kwestii, ale to jakoś może później w sezonie. Albo na przykład przed wyścigiem na Spa w przyszłym tygodniu, w przyszły weekend. Będzie w Mercedesie zadbane. Od lat wyznaczają poziom Formuły 1. Bardzo się cieszę jego sukcesem. Stanie się jeszcze mocniejszym kierowcą niż był wcześniej. Lewis bardzo ładnie mówił o George'u. Wszystko, co wiem, to to, że George jest bardzo szybki. Czy będzie szybszy od Walteriego? Nie mam bladego pojęcia. Oglądałem George'a, jak przebijał się przez Formułę 3 i przez GP2, czy tam Formułę 2. I oczywiście widziałem dużo ścigania, jakie wykonywał. Manewrów, jakie wykonywał. Nie ma cienia wątpliwości, że jest niewiarygodnie utalentowany. Nie przyglądałem się jednak detalom, jakie są jego słabości. To jest coś, na co nie poświęcam energii. Po prostu wiem, że będzie się robił coraz mocniejszy, nawet w kolejnych 9 wyścigach, a w przyszłym roku znowu. Będzie z pewnością wprowadzi wyższą taką temperaturę w zespole. Jest jednym z tych kierowców młodej grupy, młodych talentów, które nadchodzą, które się przebijają, więc to wspaniale dla sportu i także dla przyszłości naszego sportu. Świeża krew w naszym zespole, to będzie coś wspaniałego. Ja jestem tutaj staruszkiem, a to definitywnie doda energii całej ekipie. Świadomość, że mamy nowego, młodego kierowcy, który przechodzi, który jest super głodny, który tak jest driven. Kurde, zawsze mam problem z przetłumaczeniem tego na bieżąco, że ma po prostu tą misję, tak? Taką, nie wiem, ekstra motywację i będzie jakby naciskał cały team, żebyśmy szli naprzód. Bardzo fajne takie wypowiedzi, tym bardziej, że podczas konferencji podobało mi się. George zapewnia z kolei, że będzie równo. Mówi, definitywnie będziemy mieli równe, tak, szanse, równe warunki i to zostało mi bardzo jasno wytłumaczone. Mercedes zawsze pod tym względem szanuje swoich kierowców, daje dwóm najlepszą możliwość. Nie wiem, czy Valtteri by się tym zgodził przy drinku, ale George nie będzie miał tego problemu. George nie jest Finem, George jest Brytyjczykiem. Jest, wydaje mi się, szybszy od Valtteriego. Dziękuję, Kuba. Naturalnie wierzę w siebie i mam wielkie aspiracje, ale równocześnie wiem, jak będzie ciężko. Lewis to 7-krotny mistrz świata z jakiegoś powodu. I myślę, że jestem jednym z tych ludzi, którzy mają największe szczęście, aby być w stanie tam pójść i się od niego uczyć. Bardzo fajna, wyważona, mądra wypowiedź. Natomiast Nico Rosberg bardzo ciekawie się wypowiadał o tej rywalizacji. No po pierwsze powiedział to, co ja od jakiegoś czasu mówiłem, że George może tylko wygrać tam, a Lewis wygrać nie może. Natomiast mówił bardzo ciekawe spostrzeżenie, tak, kierowcy, który pokonał Lewisa, generalnie kierowcy Formuły 1 bardzo dobrego, mistrza świata. Ten pierwszy taniec, tak to nazwę. Mówi tak, wyzwaniem dla George'a będzie walka koło w koło. Czy ma się wycofać, czy ma zostać tam, gdzie jest? To bardzo ciężkie, ponieważ jeśli zostanie tam, gdzie jest, a kolizja będzie całkowicie jego winą, to by była katastrofa. Katastrofalny początek jego startu w Mercedesie. Ale jeśli zostanie tam i nie będzie to jego wina, a bardziej wina Lewisa, to byłby taki bardzo duży skok
jego pewności. I naprawdę by trochę usadziło Lewisa. Więc bardzo ciężko jest zarządzać w takiej sytuacji. Faktycznie, szczególnie jak się ścigasz tak jak George Russell, to faktycznie będzie bardziej losowe niż... No bo co to dużo mówić, George tam musi odrobić pewne kwestie, jeśli chodzi o ściganie. To jest bardzo cienka linia. Valtteri był zbyt konserwatywny przez tych 5 lat, więc zrobił to źle. Są inne przykłady bycia zbyt agresywnym. Więc jeszcze raz, to jest bardzo, bardzo cienka linia. Strasznie fajne to spostrzeżenie, jeśli chodzi o ten... O właśnie te niuanse, tak? Że kiedy ustąpić i co się wydarzy, jeżeli to będzie twoja wina albo nie będzie twoja wina. Super, super fajne. Teraz moi mili parę zdań na temat Valtteriego, który szykuje się do stand-upu. Mówi po pierwsze o nowym kontrakcie, to akurat jest całkiem spoko. Mówi, to bardzo zrelaksowane uczucie. Wszystko jest jasne. Wiem, co się stanie przez następne 3,5 roku od tego momentu. To zdejmuje ciężar z moich barków i mogę się jasno koncentrować na tym, co mam do roboty. To było dla mnie bardzo ważne. Moja cała kariera opierała się na jednorocznych kontraktach, więc dobrze będzie wziąć udział w projekcie, w którym naprawdę jestem na dłuższy czas. Nie ma już potrzeby, aby mieć dodatkowe stresy w mojej pracy jako kierowca, tak jakie miałem przez ostatnie kilka lat. Teraz naprawdę mogę sprawdzić różnicę. Zespół mnie upewnił, że będę w pewnym sensie liderem projektu. Oczywiście, jeśli masz większą odpowiedzialność, to wówczas, jeżeli coś mówisz, to naprawdę się dzieje. Wówczas to mocno motywuje. Czyli też on tutaj sugeruje, że jako nie był liderem projektu, kiedy on mówił, że coś chciałby, żeby było zrobione, że coś należy zrobić, to w ten czas to w Mercedesie nie działo. Alfa Romeo ma to robić. Ciekawie jestem, jak to będzie wychodziło w Alfie Romeo. Natomiast jakby element stand-upu, jakby komiczny, taki wiecie, dramatyczny, bo komedia to też dramat. Komedia i tragedia to są dramaty, tak? Więc jakby tutaj element, no doskonały element. Co pan dochodzi? Praktyka. No naprawdę mnie rozbawił. Powiedział tak. Gdyby Mercedes mówię powoli. Dzięki wielki Kuba. Wzajemnie, także miłego wieczoru. Gdyby Mercedes zaoferował mi wieloletni kontrakt, z pewnością byłby opcją numer jeden. I po to, żeby było śmieszniej. Ale gdyby to był kontrakt na jeden rok, wówczas bym odszedł. Tak, na pewno, bo Valtteri, wiecie, na bank po tych wszystkich latach, kiedy rok po roku przez 5 lat jeździł, by powiedział, że wiecie co, kurde, tak, świetną robotę robię, szczególnie w tym roku, a wy mi chcecie dać tylko jednoletni kontrakt, będąc najlepszym zespołem w Formule 1? Nie zdzierżę 6 roku, wypierdzielam z Formuły 1, nie zostaje, nie, na bank by odszedł, nie? Słuchajcie, po prostu, jakbyście to obstawili u Buka, że Bottas odejdzie po jednorocznym kontrakcie, bylibyście miliarderami, nie, bo w zasadzie chyba nikt inny na świecie by tak nie postawił. Może chyba, że sam Bottas by sam na siebie postawił, że odejdzie. No naprawdę, muszę powiedzieć, że bardzo dobry do stand-upu. Szkoda, że nie wiem, jaką miał minę, nie? Czy jeszcze miał taką poważną, bo to wtedy dodało jakby jeszcze komizmu w tej sytuacji. Jak ktoś mówi takie rzeczy tak zabawne i z poważną miną, prawda? To dowcip pierwszej kategorii. Są ponoć 3 kategorie dowcipu. Pierwsza kategoria to jak śmieją się wszyscy, a nie śmieje się opowiadający. Druga kategoria to jak... Dziękuję bardzo, chłopaki. Druga kategoria to jak śmieją się wszyscy i śmieje się opowiadający, a trzecia to jak śmieje się opowiadający, a nikt inny. Zastanawiam się, czy może jednak w tym dowcipie to Valtteri się sam nie śmiał. I Alfio Romeo. W rozmowach, w których byłem zaangażowany, Alfa zawsze była najbardziej przekonywającą opcją. Williams wykonał dobry krok naprzód i mam nadzieję, że tak, że będzie tak z nimi dalej. Więc tyle, jeśli chodzi o wybór zespołu już bardziej poważnie. Valtteri Bottas. I na koniec moi mini temacik o Tsunodzie. Szczerze mówiąc, strasznie mi się podobał spada tę wypowiedź, dlatego że dostał pytanie, dlaczego jego zdaniem dostał przedłużenie kontraktu z Alfą Tauri i sam wyraził zdziwienie tym faktem, co było w ogóle strasznie fajne, ale wzbudziło mój szacun, swój podziw i powiedział tak. Pierwsza połowa sezonu była dość nieregularna, niepowtarzalna, także z mojej strony, więc byłem trochę zaskoczony, że zostaje na przyszły rok. Po pierwsze, dziękuję za to zespołowi. Jestem naprawdę podekscytowany tą szansą na przyszły rok. W tym roku po prostu będę się uczył tak bardzo, jak to możliwe. Dlaczego jestem zaskoczony? Ponieważ ciągle się rozbijam i sprawiam, że zespół wydaje dużo pieniędzy. To nie jest dobry sposób, aby zakończyć pierwszą połowę sezonu, szczególnie na Węgrzech. Wjechałem w ścianę w pierwszym treningu i to zrujnowało całą sesję, w zasadzie prawie 2 sesje. Prosił mnie Franz Tosz, czyli szef zespołu, i Helmut Marko, czyli jakby szef szefów w grupie Red Bulla, abym był bardziej powtarzalny, żebym miał bardziej powtarzane wyniki i jechał w bardziej zdyscyplinowany sposób w sesjach.
Nie byłem się w stanie w pełni poprawić w pierwszej części sezonu. Byłem też w stanie zdobyć pewne punkty na Węgrzech, ale miałem trochę szczęścia, więc mam jeszcze na uczucia. Czasami robiłem, sprawiałem się dobrze, czasami nie. Więc dlatego powiedziałbym, że jestem zaskoczony. Brawo, Jasiu. Nie, w sensie tutaj naprawdę szacunek, bardzo mi się to spodobało. Co go zaskoczyło generalnie? W Formule 1 nie oczekiwałem, że nauka będzie tak ciężka. Na ten przykład nie spodziewałem się tego, jak ciężko ustawia się samochód. Ponadto jak dużo trzeba zmieniać przycisków w samochodzie. Jest tutaj dużo przycisków porównując z kategoriami juniorskimi na kole kierownicy, więc musisz być bardziej precyzyjny. I do tego jeszcze mówił Yuki Tsunoda o tym, że samochód jest trudniejszy w prowadzeniu, że w kategoriach juniorskich, czyli na ten, w tym przypadku chodzi raczej o Formułę 2, no to jest coś takiego, że samochód jest łatwiejszy do prowadzenia, kiedy go rzuca, a akurat w bolid Formuły 1 czy tam Formuły 1, jak niektórzy wolą, no to jest samochód znacznie trudniejszy, jeśli chodzi o takie kwestie. Dobra, moi mili, tyle jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Wiem, że chcieliśmy, żeby było lepiej, ale kciuki do góry, nie? W sensie najgorzej będzie z tym pociągiem DRS, no ale cóż, trzeba jechać swoje i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Omijać błędy i czekać, jak ułoży się sytuacja. Niestety, no Monza jest takim torem, na którym często są procesje, ale no, najważniejsze będzie nasze zmianie okrążeń i szczerze mówiąc czekam tak naprawdę najbardziej na wyścig. Jutro jeszcze jeden trening, wyścig kwalifikacyjny, wyścig i niedziela będzie dla nas, jak to śpiewały elektryczne gitary. Widziałem, mam taki nawet żart chyba zachowany w komputerze, trzech panów, taka banda ubranych w czarne sutanny śpiewa niedziela będzie dla nas. Więc kochani, niedziela będzie dla nas. Tak to ustalmy, będziemy mieli sobotę zapasu, więc dziękuję Wam bardzo. Cezary Gutowski, czy będzie podium w niedzielę? Znaczy ja na podium raczej nie stanę, przypuszczam, że będzie podium dla Roberta, będzie... Nie, żartuję. To był cud, prawda? Niemożliwe. Natomiast będzie podium, myślę, że dla Luisa będzie podium, dla Seba, dla Maxa będzie podium prawdopodobnie i to może ktoś z McLarena? Lando? Albo kurde, jakby dany stał na podium, byłby super. Więc słuchaj, będzie podium na pewno, będzie pudło, nawet dzisiaj miałem, stoi tam i na tym podium też to stanie, ale raczej nie celowałbym w Alfę Romeo. To ostatnia niedziela, też miałem takie skojarzenie. Przepiękna piosenka, tak? Mieczysława Foga, prawda? Ale słuchajcie, nie o taki nastrój chodzi. Chodzi raczej o to, że ta niedziela będzie dla nas. To chodzi o pozytywną niedzielę. Tak więc dzięki wielkie, najmilsi i widzimy się. Słuchaj, zakłócenie anteny telefonu? Nie mam żadnej anteny. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczyska po sprincie kwalifikacyjnym w sobotę.